Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Mamy tutaj dzisiaj u kolegi Zbyszka Oleksiaka do zaprezentowania kolegom cztery gołębie, które będą nas sprzedawane. Gołębie te są po prostu teraz obecnie już w wolierze, także jest ciemno, nie będziemy ich szukać, ale kolega ma rodowody tych gołębi tutaj przed sobą i opowie o tych gołębiach, co w nich takiego jest pociągającego, żeby można było, że tak powiem, je tutaj kolegom zasugerować kupno. Proszę bardzo. Witam wszystkich hodowców. Mam tu cztery gołąbki, jednego samczyka i trzy samiczki. Bardzo fajnym gołąbkiem jest, co leży w rączkach, jest to gołąbek 38 samczyk. To jest po ojciec tego gołąbka, to jest tatuś pełny ojciec z Jaskółeczki. To jest Jaskółeczka, to jest ten gołąb z twojej kadry GMP z 2000, nie, kategorii B, B. z 2014 roku. I gołębie to powiedzmy też właśnie są z 2014 roku. Tak, bo to jest gołąbek Zbyszek, akurat zacząłem mówić, bo to jest Zbyszek akurat moim imieniem, bo on no, ma piękną też budowę, tatuś. No tak i, jak ty, tak? Tak, no ja to może nie mam taki, ale w każdym razie gołąbek ma piękną budowę, ten ojciec Jaskółeczki, a zarazem po prostu no, wywodzi się z najlepszych moich gołębi, co tu na ostatnim właśnie filmie wspomniałem, z mojej 17 po prostu, nie? Bo tu jest właśnie ta gąbka z mojej reklamy, tej 710. No zarazem tutaj się wywodzą też z Króla. Tutaj się wywodzi z 330 linii i ponownie z Króla jeszcze z tego właśnie Hansmeiera, ojca Króla. Także no, jest, myślę, że z tego gąbka ktoś byłby zadowolony. Że jeszcze Zbyszek powiedzmy, bo to są gołębie z 2014 roku. Młode gołąbki. A właśnie ostatnio mieliśmy gołębie na aukcji z 2015 roku, natomiast 2014, skąd, dlaczego ty je wystawiasz jeszcze? Powiedz, bo samczyków to był ulotowany chyba gołąb, tak? Samczyki to były po prostu tak, jeden z tych gołąbków doszedł, jedna samiczka mi się po prostu przy wywózkach. Ale były lotowane wszystkie. Lotowane, one są po prostu na spisie. I po prostu tak, jeden gąbek mi doszedł, drugi mi tam po prostu już fachu, dwa gąbki po prostu mi takiego asiorka wlatuje i po prostu już mi podziobał mi go raz po prostu, nie? I w każdym bądź razie, a jeden gąbek się troszeczkę rozczas po prostu. Już teraz ten jest pełnym. Ty po prostu wycofałeś u siebie z lotów. Z jakichś tam powodów, a jeszcze taka rzecz, że one są, żeby się koledzy nie zdziwili, bo one mają początek 0167, numer oddziału, a kolega tutaj ma oddział 053, a to są jego gołębie oryginalne. Wszystkimi, co w tamtym roku leciałem gołębiami, tak, no to są 167. Inne. No bo tak robię, bo jak już wiadomo, że te gąbki jak są na moich obrączkach, no to już mi nikt nie odda i takie robię lekko zmyłki z tego powodu, żeby po prostu lecieć gołębkami na innych oddziałach, żeby było łatwiej po prostu. Żeby ktoś jeszcze tam wypuścił czy oddał, nie? Tak, i ten gołąb, o którym teraz rozmawialiśmy, to gołąb o numerze końcowym 38. 38. Samczyk, on jest niebieski, tak? Niebieski. Bardzo ładny gołąbek w rączkach leży. Jakby ktoś tu się zdecydował na przykład, nie, to ja bym tutaj polecał taką samiczkę do właśnie niego. Powiedzmy właśnie o tej samiczce do niego, co do pary sugerujesz? Jest to samiczka 28, to jest po gołąbku pejsiku tak zwanym, bo to jest kupiony gołąbek od pana Sławka Wochala. I to jest gołąbek, który dwukrotnie reprezentował okręg Częstochowy. Ja kupiłem jego siostrę i następną siostrę. Na wystawie ogólnopolskiej. Nie, to z domu. Ten gołąbek na wystawie ogólnopolskiej miał wyniki. Reprezentował okręg, tak, po prostu. A kupiłem, to są trzy bracia kupione z wynikami. I te gołąbki już u mnie, jako dwulatki, trzylatki, się przebijają, również po prostu zajmują już w okręgu pierwsze, drugie miejsca po prostu na takich lotach okręgowych. One są, dominują przy 700-kach, takich lotach dalekich, 500-kach, no to są rewelacyjne te gołąbki, nie? A do tego gołąbka dołożony jest też tutaj z tej mojej złotej pary, 330 linii, także tutaj są no, też bardzo dobre gołąbki dołożone, nie? Z wrotów też tutaj. Taką parę właśnie ty byś poleciał, tego 38 z tym 28 samiczką złoży. Samiczka no, też jest niebieska. Bo nawet jak tak mam ten rozpód już tak praktycznie ułożony, bo tak nawet zamierzaliśmy te dwa gołąbki, to nawet zamierzaliśmy całkowicie przeznaczyć do rozpodu, no nie? To tak dla siebie, jakbym tak miał to złożyć, to bym tak polecał, że myślę, że tu ktoś uchowie na pewno coś dobrego, jest duża szansa po prostu, nie? I oprócz tych dwóch gołębi, które tak polecasz w parze, to mamy tutaj też samiczkę o numerze 75. Ona jest barwy niebieskiej, chyba pstrej. No to jest taka malutka samiczka, ładna taka samiczka jest, ale też jest z dobrych pochodzenia, bo tu jest babcią jest samica bezpośrednio Miss. Czyli to dziadkiem, jest wnuczka Miss? Tak, dziadkiem jest syn 330, a z górnej części jeszcze raz 330, bo to jest 26-50 samica, to jest po 330. I tutaj jest 10-70, no to jest po tej ojcu do tej pary, no nie? I tu jest też samczyk 05 roku, to jest pod pana Sławka też taki as kupiony po prostu z dziadkiem, nie? 53-33.
Ale ta 1070 to wydała już mnóstwo dobrych gołębi, ta babcia tego gołąbka 75, nie? Przypominam, że Mis to też ten gołąb 459, to jest też córka 330, tego samca, takiego wybitnego twojego rozpłodowca. Dokładnie. Tak. I ostatni gołąb, którego mam, to jest chyba gołąb nakrapiany, tak? No to jest niebieska samiczka, też fajna samiczka, po prostu to jest od Krzysia Kusia. No bo te, mam dużo tych krzyżówek z Krzysia Kusia gąbkami, no to nie narzekam, bardzo fajnie się też pokazują te gąbki, nie? To to jest z tych jego olimpijczyków, a zarazem też tu jest po córce 330 i po córce samiczki Mis. Także tu jest prawa, tu jest półsiostra, matką tego gołębia jest półsiostra Mis. Tylko tu 330 jest aż pokrewieństwo z trzech stron. Raz, dwa, trzy. W linii babci, a od góry ojcem tego gołębia jest oryginał od Krzysztofa Kusia. To jest gołąb wywodzący się z jego olimpijczyka, którego tam jest napisane. Zobaczmy, pokażmy. Tutaj oczywiście kolega ma pełny rodowód, także tam w załączniku też podamy. To jest jego pełny brat Wiki, który na wspólnym grupie RPA po 16 latach znalazł się na pierwszym miejscu. I tutaj jest, no tu byśmy musieli popatrzeć, że to jest Finekę, matka to super samica rozpłodowa 3775, to jest matką 556, czyli to jest tak jakby pół brat, ojcem to jest pół brat tego gołębia olimpijskiego. Dobrze, czyli takie cztery gołębie mamy, także zachęcamy. No moje gołębki uchowane dla siebie, po prostu nie praktycznie co w tych drużynie, w którym walczyłem, także no, po prostu też no, nie ma tutaj nic złego, no, choć te gąbki w ogóle mam teraz już takie wyrównane dosyć, bo pozostawiam te gąbki co już z 12 roku, 13, także często się wybijają, to one są ściągnięte, bo to jest praktycznie ta sama linia jest, nie? A na razie jest fajnie, bo w dużo oddziałach się te gąbki teraz, no pan jednak ten, pan, kurczę, znowu zapomniałem. Dzisiaj dzwonił i ten zrobił też w oddziale szósty ten konkurs. Konkurs, pan, wiemy, to jest oddziało z Nowego Sączanie, tam z Nowego Tomyśla chyba, tak? Czy, no nie pamiętam, no to niestety to sobie chyba tak no, to jest dużo, że już tam, kolega jest zmęczony, bo też mieliśmy tutaj lot, kolega właśnie z tego lotu film zamieścił, zachęcamy tam sobie do oglądania. Pan Wszelak. Tak. Pan Wszelak, tak. 6x6 już mój oryginalny gąbek zrobił. Którego mam w swojej hodowli. Tak. Tak, dobrze, także dziękujemy na razie, a wszystkich zachęcamy do zainteresowania się tymi gołębiami. Jeżeli ktoś by był zainteresowany, to oczywiście nabycia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, dobrego.